Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na 242 spotkaniach medycznych imienia Krystyny Bochenek. Kłaniają się Państwu nisko Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego i Anna Sojka, Polskie Radio Katowice. Dzień dobry Państwu. Z wielką radością przedstawiam dzisiejszego gościa, człowieka renesansu, wielu specjalizacji, profesor Jan Duława, internista, angiolog, hipertensjolog, nefrolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kłaniamy się nisko, panie profesorze. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że pan znalazł dla nas czas. Dzisiaj nieco inaczej niż zwykle, jeśli pan pozwoli, nie zaczniemy od ogólnych pytań do pana, ale zaczniemy od pytań do naszych gości, uczestników spotkań medycznych imienia Krystyny Bochenek. No to ja zacznę od pani, jeśli pani pozwoli. Czy często pani mierzy sobie ciśnienie? Nie za często. A dlaczego? Nie interesuje panią? Czy dobrze się pani czuje? Dobrze się czuję. Zawsze miałam niskie raczej. Raczej niskie? Mhm. Niskie to znaczy jakie, jeśli mogę zapytać? No, nie wiem, tam 140 takie. 140? Mhm. No to zaraz zobaczymy, co pan profesor powie na to, że 140 to jest niskie ciśnienie. A pani mierzy ciśnienie? Tak, mierzę, bo leczę się na nadciśnienie, dlatego co jakiś czas sprawdzam sobie. Co jakiś czas, to znaczy jak często? Na przykład 2 razy w tygodniu. I co? No jak zobaczę, że mam wysokie, to już znowu przez 2-3 dni nie mierzę. Bo... A, bo to stres jeszcze większy, tak? Tak, właśnie. Ale mówi pani, że się pani leczy na nadciśnienie, to znaczy co, jakieś tabletki na stałe? Tak, stale biorę tabletki. I mimo tabletek ciśnienie skacze? Tak, czasem właśnie tylko... Zauważam to zaraz po samopoczuciu, że jest coś podwyższone i wtedy mierzę i widzę, że rzeczywiście jest 160 na 100, czasem więcej. Także chyba też zależy od sytuacji, co się dzieje, wtedy jest podwyższone bardziej. Czyli reaguje pani na to, co się dzieje dookoła, na stres na przykład? Tak, tak właśnie, to już zaraz czuję. Na pogodę też? No, na pogodę wtedy jak jest niskie ciśnienie, to wtedy bardziej, bo to wtedy jakoś tak... Oklapnie wszystko. Sprawdzimy, co, jak z ciśnieniem radzą sobie mężczyźni. Czy sprawdzają, czy mierzą, czy leczą? Proszę siedzieć. No, sprawdzam. No, nieraz 2 razy w tygodniu, nieraz tylko raz w tygodniu. Przeważnie mam tak zwane książkowe, ale biorę 1 pastylkę dziennie już od paru lat. A jaką pastylkę? To jest jakiś lek na nadciśnienie? Diuresin, tak. A co się stało, że sięgnął pan po leki, że lekarz zapisał ten lek? No ileś lat temu tak podczas jakiejś wizyty lekarskiej wyszło, że mam wysokie ciśnienie. No i lekarz zalecił i to już tak leci, nie wiem, może 10 lat co najmniej, więcej. No i co, bierze pan, cały czas lekarz zapisuje ten lek, bierze pan lek i tyle, tak? I tyle. Ale no, pod kontrolą właściwie jestem. Chodzę do kardiologa, nie? Do swojego lekarza. Podstawowej opieki, no i cały czas mi mówią, no ma pan książkowe, no to dzięki. Jedna tabletka i książkowe, o żeby tak z każdym pacjentem mogło być. Zaraz sprawdzimy, czy uczestnicy dzisiejszego spotkania wiedzą, jakie powinny być parametry, prawidłowe parametry naszego ciśnienia tętniczego. Pani wie? 120 na 80. Plus, minus, coś tam może iść do góry bądź na dół? 140 na 90. A niżej? Może być niższe ciśnienie też poprawne? No, raczej nie, no, jak jest niższe. Bo już wtedy jakieś zakłócenia następują. Ja akurat mam tendencję do wyższego, więc sobie pilnuję to dosyć. Nawet nieraz i 2 razy dziennie mierzę. A zwłaszcza jak jakaś awaria jest czy coś. Jestem, że leczę już od paru lat. Jestem po bypassach też. Już. Czyli jest pani czujna cały czas? Tak, tak. Chociaż mimo wszystko, że czujna jestem, ale nieraz, zwłaszcza po wieczorem, potrafi wyskoczyć. Nic tam nie zowo, no ale to wtedy pod język muszę wziąć, żeby spokojnie noc przebyć, nie denerwować się dodatkowo. Panie profesorze, z tym ciśnieniem to trochę tak jak z oddychaniem. Jest, ale właściwie nie myślimy o tym, czy poprawnie oddychamy, czy poprawne mamy ciśnienie krwi. Dlaczego to jest ważne, żeby to sprawdzać, żeby to mierzyć? I kiedy zacząć mierzyć? Jeszcze by tego brakowało, żebyśmy musieli myśleć o oddychaniu i o ciśnieniu. No właśnie. Kiedy zacząć mierzyć? No,
W ogóle problem polega na tym, że jeżeli mówimy o nadciśnieniu, to można to rozpatrywać jakby w dwóch kategoriach. Pojęcie nadciśnienie. Nadciśnienie jako podwyższone ciśnienie tętnicze krwi i nadciśnienie tętnicze jako choroba. To nie jest jedno i to samo. Bo nadciśnienie tętnicze to jest objaw, a nadciśnienie tętnicze może być również chorobą. I nadciśnienie tętnicze, czyli podwyższone ciśnienie tętnicze, tak jak tutaj już niektórzy z Państwa mówili, ci przepytani, to no, przyjęto Międzynarodowe Towarzystwa Nadciśnieniowe i amerykańskie, i europejskie, no, światowe, przyjęli jednoznacznie, że definicja nadciśnienia tętniczego to jest albo 140 skurczowe, albo 90 rozkurczowe. Powyżej 140, powyżej 90 rozkurczowe. Oczywiście tutaj pani, która mówiła, że prawidłowe powinno być 120 na 80, też ma rację, dlatego że istnieje pojęcie ciśnienia prawidłowego czy optymalnego. To jest optymalne, to jest 120 na 80. Wysokie prawidłowe jest 130 na 95, na 85 i nadciśnienie zaczyna się 140 na 90. Natomiast i niektórzy jeszcze nawet nazywają ten okres od 130 na 90 stanem przednadciśnieniowym. Chyba w klasyfikacji amerykańskiej jest takie pojęcie, prawda? Bo... Prehypertension, tak. Ale co ja chcę podkreślić, bo jak panie mówią o mierzeniu ciśnienia tętniczego, to bardzo ważną jest rzeczą, żeby go mierzyć w sposób właściwy. Bo kiedyś, na szczęście tego już nie ma, ale kiedyś ja tam widziałem pod skarbkiem czy pod zenitem stały takie stoliki i tam mierzyli ludzie ciśnienie tętnicze. Idzie taka pani z torbami ciężkimi. Światami. No bez sens kompletny. No nie może mieć takiego prawidłowego po takim wyścigu. Może mieć, ale najprawdopodobniej nie będzie miała. I problem polega na tym, że tak naprawdę to, żeby rozpoznać nadciśnienie tętnicze, rozpoznać... Jako chorobę. Jako chorobę. To trzeba dwukrotnie zmierzyć ciśnienie, dwukrotnie mieć podwyższone, ale przedtem, zanim się zmierzy, trzeba przez 15 minut po prostu leżeć w spokoju, a przynajmniej siedzieć w spokoju. Czyli nie można się stresować, denerwować. Nie oglądamy telewizji. No Boże broń, Boże broń. No Boże więc broń. Ja właśnie teraz chciałam zmierzyć ciśnienie i nie wiem, czy to będzie w ogóle miało sens. Nie, nie będzie miało. Nie będzie miało sensu, bo ja jestem teraz w stresie przede wszystkim. Absolutnie, prawda? Proszę tego nie robić. No ale dobrze, no spróbujemy jednak, bo chciałabym, żeby pan profesor powiedział specjalistę nam, mamy ja na robię, miejscu. Co ja robię źle w takim razie, bo no, w domu też gdzieś tam ten... Nie, nie, nie. Dziękuję. Znaczy, pani, jak gdzieś pani tam leży ten aparat, dla zaspokojenia ciekawości. Może co chwilę mierzyć, oczywiście, że tylko można. Po co? Tylko po co? Tylko po co? No dobrze, to w takim razie co najmniej 15 minut uspokojenia bezczynności. I teraz tak, no większość z nas ma takie automatyczne bądź półautomatyczne ciśnieniomierze. Mówi się o tym, że ręka w miejscu mierzenia powinna być na wysokości serca podparta. Tak. To prawda? Tak, to prawda. To prawda. No to u mnie tutaj jeszcze na tym powinna stoliku... się pani położyć najlepiej też. No warunków nie mamy jeszcze tak. No to tutaj nie mamy takiej możliwości, ale sprawdźmy. Pełna napięcia, cisza. Takie cudo, takie tutaj. Bzyczy. Jezus Maria, do 215 napompowało. On głupi jest, to dlatego tak pompuje. Oby pan miał rację, panie profesorze. Bo zaraz... Właśnie, nie mówi się przy mierzeniu. Chwila prawdy. 166 na 89 i 90. Mówiłem, żeby nie mierzyć. Tętno. Mówiłem. Przerywamy spotkania. Ja się wybieram na SOR teraz najbliższy. Trzeba po pogotowie ze złej. Ale nie, no, no rzeczywiście nie, to jest tak, takie duże ciśnienie. Swoją drogą. 166 na prawie 90, no tętno jest wysokie, 97. Może być, jakby pani jeszcze raz pobiegała sobie przez płotki, jeszcze wyższe by pani miała ciśnienie i tętno. Także to wie pani. To, ale to jeśli... nie jest miarodajne. Ale jeśli zmierzę no wieczorem, po całym dniu pracy, ale tak jak pan mówi, już zjadłam kolację, odpoczęłam, tak jak ostatnio radził nam pan profesor Kusz, z nogami wyprostowanymi, żeby kręgosłup odpoczął i mam powiedzmy 160 na 85. Czy się bać? Mam się czym martwić, czy nie? Od razu martwić. No powiedziałem, trzeba drugi raz zmierzyć to ciśnienie.
i zobaczyć, czy będzie drugi raz w takich okolicach. Jeżeli będzie drugi raz 160, na ile tam 80 czy 90, wszystko jedno już wtedy. Przy czym od razu mówię, że lepiej mieć to drugie wyższe niż niższe. Panuje błędne przekonanie, że to drugie, jak jest wyższe, to jest gorzej. Im bliżej są te dwa ciśnienia, tym lepiej. Tak, tak, tym lepiej. Czyli lepiej mieć 140 na 90 niż 140 na 80. No ja nie, 90 na 80 już nie jest wielka różnica, ale lepiej mieć 140 na 90 niż 140 na 50 na przykład. A, w ten sposób. No to jest duża różnica. Tak, a proszę powiedzieć, zwykle, czy jak często mierzyć ma ciśnienie? Człowiek, który no nie ma zdiagnozowanej choroby nadciśnieniowej, no jest zdrowy, ale chce wiedzieć, chce ma być czujny. Ma powyżej 50 lat, tak? No, tak. Raz, dwa razy w roku. Tak rzadko? A po co częściej? No ja mierzę częściej, a jeszcze nie przekroczyłam tej złotej bariery. Ja powiedziałbym tak, to lepiej się częściej ważyć, niż mierzyć ciśnienie. Proszę się ważyć codziennie, a ciśnienie mierzyć dwa razy w roku. Mniej stresuje ciśnienie. Mówię o osobach zdrowych. Panie profesorze, ale tak naprawdę po co mierzymy ciśnienie krwi? Po co nam jest ta wiedza? Do czego nam jest potrzebna? I o czym to świadczy? To ciśnienie tętnicze? Ciśnienie, tak zwane ciśnienie tętnicze, to jest ciśnienie w naczyniach krwionośnych. No oczywiście inne jest w aorcie, w tym dużym naczyniu, inne jest w naczyniach, tych tętnicach obwodowych, ale my mierzymy na tętnicy ramiennej. I ono świadczy o ciśnieniu, nie wiem, hydraulicznym w naczyniach tętniczych, prawda? A ono pośrednio mówi nam o stanie tych naczyń, i nie tylko naczyń, o stanie w ogóle naszego organizmu, bo naczynia są wszędzie. I nadciśnienie tętnicze jest chorobą właściwie całego ciała. Tu nie można mówić o jednym narządzie. No dotyka nas od stóp, od głów do stóp, czyli od stóp do głów. Tak? Ale przede wszystkim te najważniejsze narządy, czyli serce, mózg, nerki. No i wszystkie naczynia, dlatego że ono samo przez się zwiększa ryzyko rozwoju, przyspiesza rozwój miażdżycy i starzenia. Zresztą wraz z wiekiem te naczynia tętnicze powoli nam sztywnieją, każdemu sztywnieją, a jeżeli one sztywnieją, to zwiększa się ciśnienie tętnicze w tych naczyniach. Właściwie są dwa czynniki decydujące o tym, jakie mamy ciśnienie. Ta sztywność naczynia i wielkość wypełnienia łożyska naczyniowego, czyli wielkość, objętość wody, co tu dużo mówić, prawda? A ta z kolei zależy, i tutaj przechodzimy do istoty rzeczy, od zawartości soli. Czyli jednak. Soli, tak. Czyli soli jak najmniej, bo ona jest bardzo niekorzystna. Jeżeli panie zapytają mnie, co jest główną przyczyną nadciśnienia tętniczego, odpowiem: nadmiar soli w naszym organizmie. Sól, znaczy nadciśnienie tętnicze jest tak zwaną chorobą cywilizacyjną. Mniej więcej 30% światowej populacji cierpi na nadciśnienie. Mówimy, czyli jak liczymy wszystkich od niemowlęctwa do starości, a jak policzymy osoby w wieku powyżej tam na przykład 60 lat, to będzie już połowa, a jak powyżej 80 lat, to 70%. W ten sposób. I nie ulega w tej chwili wątpliwości, że to nadciśnienie tętnicze jest ceną, jaką my płacimy za rozwój cywilizacji. A sól jest składową tej cywilizacji. 7000 lat temu Chińczycy, tak powiem, zaczęli używać soli do konserwowania żywności. Potem się okazało, że to smaczne jest. Zaczął się dramat ludzkości. Znaczy, ja nie chcę mówić, że to zła cywilizacja, bo my z niej wszyscy, w niej żeśmy wyrośli, że tak powiem. Tylko musimy sobie zdawać z tego, że ta cywilizacja ma wpływ na naszą ewolucję. Ona po prostu, dodając nam soli, człowiek pierwotny używał soli, mówię, na celu, no nie wiem, mniej niż pół grama na dobę. Pół grama to ile to jest tak w szczyptach? Żeby... Ja nie wiem, może to widać na palcu, nie wiem. Odrobinka w każdym razie. Ta. A teraz w tej żywności przetworzonej jest Polak głównie sól. Zjada soli mniej więcej 15 gramów. Dziennie. 15, dziennie, dziennie, tak, dziennie, dziennie. Panie profesorze, nadciśnienie nazywane jest
cichym zabójcą. Czy to rzeczywiście jest tak, że ono nie daje nam absolutnie żadnych objawów? Nic nas nie boli, nic nas nie ma niczego, co by wskazywało, że jest za wysokie? Nie wiem, bóle głowy, jakieś zawroty głowy, jakieś samopoczucie inne, zmieniające się? W pierwotnym okresie nie daje żadnych objawów, to prawda. Czy może rzeczywiście to wyższe ciśnienie dawać bóle głowy? Ale to jest prawda, nazywa się go cichym zabójcą, dlatego że przez długi okres może nie dawać ofiar. Mało tego, przychodzi taki chory z nadciśnieniem do lekarza, lekarz mu za pomocą leków, powinien najpierw za pomocą diety, a potem leków, obniża to ciśnienie, on się gorzej czuje. On się strasznie denerwuje, mówi, no, przyszedłem do tego Konowała, w miarę dobrze się czułem, on mi dał jakieś leki, to się gorzej czuję, nie będę tych leków zażywał. Nie? Dopiero wtedy mam zawroty głowy, tak, jestem tak. słaby. I to jest bardzo niebezpieczna sprawa, jak taki ktoś się zrazi, lekarz mu tego nie powie, że tak może być, on się zrazi, no to jest załatwione i on się znajduje w tej grupie nieleczonych, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że no, w tej chwili to się ciut poprawiło, ale istnieje taka reguła połówek. Że połowa ludzi chorych na nadciśnienie w ogóle nie wie, że ma nadciśnienie. Połowa. Połowa z tych, którzy wiedzą, że mają nadciśnienie, to leczy to nadciśnienie. A połowa nie leczy w ogóle. No, nie ma czasu, nie? Bo mają zajęcia inne. To tam będą na przykład reaktorzy dziennika, czy tam... No co oni będą tam się leczyć? Po co? No to się nie leczą. I teraz zostaje nam 25%, co się leczą. No to 20, z tych 25% połowa się leczy skutecznie, a połowa nieskutecznie. Czyli zostaje nam, ktoś policzył, ile zostaje skutecznie leczonych? 12,5%. Mniej więcej. No nawet jeśli trochę przesadziłem, to jest 15%. Leczonych w miarę skutecznie. Tyle. Drodzy państwo, kto z państwa leczy swoje nadciśnienie? Bardzo proszę. Las rąk. Wolę stwierdzenie, leczy się z powodu nadciśnienia. Aha, leczy się z powodu nadciśnienia. A kto z państwa, przepraszam za kolokwializm, przeszedł przez pewne schody, żeby dojść do momentu, kiedy to nadciśnienie jest leczone skutecznie? To znaczy zmieniał leki, zmieniał lekarza. No, trwało to dość długo, zanim osiągnęliście państwo taki stan jak obecnie. No troszkę też tych rąk u góry jest. Bo czy musi minąć dużo czasu, panie profesorze, żeby właściwie ustawić lekowo pacjenta? Bo to nadciśnienie bywa takie oporne, to o czym będziemy mówili, o tym opornym, ale to nadciśnienie, o którym teraz rozmawiamy. No, trzeba ustawić lekowo pacjenta. Jak to może długo trwać? To jest ogromny problem medycyny, lekarzy i pacjentów. To, jak pani mówi, ustawianie. Dlatego, że w zasadzie powinno być tak, że pierwszym elementem leczenia chorego na nadciśnienie tętnicze jest jego uświadomienie, jeśli tak można powiedzieć. I w pierwszym etapie, czy na pierwszym etapie powinno to być leczenie niefarmakologiczne. Bo u nas się przyjęło, że leczenie to jest zażywanie tabletek. Jak mi lekarz nie przepisał tabletki, to znaczy on mnie nie leczy. No tak, ale nieprawda. Tak jest najprościej, panie profesorze. Łyknąć tabletkę i liczyć na to, że będziemy mieli 125 na 80. Tak, najlepiej. Albo czerwona. Jeszcze, żeby droga była tabletka. To nie, no ale nie. Ale tak, no bo jak mi da taki lekarz za 2 złote tabletkę, to co? Tak, najlepiej, żeby ona dużo kosztowała, oczywiście, żeby fundusz zapłacił, bo dlaczego? I to wtedy jest dobre leczenie. Bzdura kompletna. Czyli przychodzi baba do lekarza i pan doktor mówi, proszę się odchudzić, proszę nie jeść tyle soli. Tak. Proszę nie jeść żywności przetworzonej, tylko kupować na ryneczku za dlatego, coś żywności zdrowego. Przetworzonej, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, jeśli rozpatrujemy, ile my soli zażywamy, to ta sól kuchenna, którą to świństwo, które my tam dodajemy, to białe takie. To jest ułamek. To jest mniej więcej 10-15% spożycia naszej soli. Mniej więcej 10-15% kolejnych to jest to, co jest naturalnie w pokarmach. A mniej więcej 70% to jest to, co producenci do tej żywności dodają. I jak się mówi o diecie bezsolnej, ja mówię, czy pani utrzymuje dietę bezsolną? Oczywiście ja nie dosalam. Chociaż był taki jeden człowiek, który mówi, ja nie solę, tylko żona mi soli, nie? To on nie soli. Więc to nie wystarczy nie używać tej solniczki. To jest za mało. Trzeba wyeliminować. Kupować tylko takie produkty, które nie były, które nie mają konserwantów. Czyli trzeba sobie najpierw kupić lupę, żeby doczytać na etykietce, co jest w środku. Tak.
Ale na przykład zastąpić czymś można sól, bo wiadomo, no sól jest dobra. No, dobre są potrawy posolone. Wiem, że niezdrowe. Czasami to, wie pani, mieszanka ziół jakaś. No można to już wszystko. Byle nie wegetta, w której jest sól, czy jakiś inny tam kucharek, którym jest sól. Bo tam mówi, ja nie sól, ja tylko u wegetty używam. Tam jest właśnie sama sól praktycznie. Więc trzeba zobaczyć te zioła, które nie mają soli. A co niedobre, to też tak czasami pani albo pan 100 kg, jakbym ja to nie posoliła, bym tego nie zjadł. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. No to i przychodzą no, potem do pana, tak? Przychodzą potem no do pana. No nie przychodzą, no nie chcą takich rzeczy słuchać. No ale prawdy mało kto chce słuchać. No, ludzie wolą na ogół jakichś takich, no tak powiem, lubią być oszukiwani. Lubią być oszukiwani. Panie profesorze, a załóżmy, że ktoś posłuchał, nie używa tego białego paskudztwa w domu, nie używa wegety, kucharka i rozmaitych innych przypraw składających się też głównie z soli, o czym nie wiemy. Sprawdza też na etykietach, kupując produkty, z których przygotowuje posiłki i mimo wszystko to ciśnienie wciąż jest za wysokie. No to należy do 20% pechowców, bo w 80% to wystarczy. Naprawdę? Tak. U 8 na 10 pacjentów tak. Wystarczy zmienić dietę? Znaczy zmienić, ale restrykcyjnie bardzo. Mam kolegę, który nawet chleb sobie piecze specjalnie, bo w chlebie jest bardzo dużo soli. W tym chlebie, który my kupujemy, jest bardzo dużo soli. To trzeba sobie własny chleb upiec. Własną wędlinę sobie, że nie usmażyć, ale uwędzić, nie radzę wędzić. Też nie, bo też sól, konserwanty. Albo ugotować, albo na parze to, co to jest? Jak się parowar, w parowarze. Proszę. Ale to się jakoś nazywa, nie ugotować, tylko udusić. Udusić można, udusić można. No. Udusić, znaczy jedzenie udusić. Bo a jak już się zaczynają te tabletki, czyli te schody, jeżeli już musimy przyjąć, tak, to jak no, ta tabletka, diagnostyka wygląda, panie profesorze? Diagnostyka, no my rzeczywiście diagnozujemy przyczyny nadciśnienia, ale generalnie tak na dobrą sprawę te tak zwane wtórne przyczyny, czyli no usuwalne chirurgicznie, to jest mniej więcej 5%. Moim skromnym zdaniem nawet mniej niż 5%. To są naprawdę bardzo niewielkie, że tak powiem, na ogół chorzy chcą mieć to wtórne ciśnienie. No jak to? Ja mam samoistne, przecież ani, no, ale to jest naprawdę bardzo mizerny odsetek. I właściwie no, w większości zdecydowanej ponad 95% to jest to nadciśnienie pierwotne, czy idiopatyczne, różnie to tam się nazywa. I ono, no, tak się mówi o nieustalonej etiologii, chociaż my tam no, możemy powiedzieć, że taka etiologia, taka patofizjologia, ale istotnej jednej usuwalnej przyczyny nie ma. No, no chyba, że ktoś waży 150 kg, wtedy na oko widać, jaka jest ustalona przyczyna. I teraz co, no, jeżeli nie udaje się, znaczy, tak uczciwie mówiąc, to mało komu udaje się restrykcyjnie tą dietę utrzymać, prawda? Jeszcze oprócz diety dochodzi ruch fizyczny. Umiarkowany ruch fizyczny jest niezwykle istotny, jeśli chodzi o leczenie nadciśnienia, bo to nie wszystko sama dieta. Więc dieta, ruch fizyczny, odstawienie papierosów, odpoczynek, znaczy ja powiedziałem ruch fizyczny, więc właśnie nie leżenie i unieruchomione, tylko właśnie ruszanie się, ale oczywiście nie może być ekstremalny wysiłek, to jest jasne, bo ekstremalny wysiłek, jakiś znaczny wysiłek, to podwyższa ciśnienie. I alkohol trzeba odstawić. Alkohol trzeba odstawić. Wszystko. Nic. Ten no jak czerwone nic? Wino w już końcu soli też nie ma. No. Nic. Nie ma soli, nie ma. Czerwone wino, no Boże mój. Oczywiście, że najważniejsze w życiu jest umiarkowanie. No tak, no ale oczywiście chodzi nam nawet o to, żeby codziennie... Nawet cnota musi być umiarkowana. Codziennie tak. Piwa nie pić. Po prostu o to głównie chodzi, nie, prawda? Nie pić w ogóle, dlatego że u osób, które mają prawidłowe ciśnienie, alkohol podany... Nieco obniża ciśnienie, ale tych, którzy mają nadciśnienie, podwyższa ciśnienie. To jest dla dziecko działa. Tak. Nie powinno się pić alkoholu. Powiedział pan nic o stresie. No bo to ta. Już nie ma co mówić, prawda? Unikać stresu. No. No to jak mówię unikać stresu, to każdy na mnie patrzy z politowaniem. Nie co ja mówię. No, no unikać stresu, tak, unikać. No. A proszę powiedzieć, czy są różnice w zachorowalności? Być przyjaznym dla otoczenia. O, tak. Tak, dla natury, żyć zgodnie tak, z naturą. Tak. A panie profesorze, czy są te różnice, jeśli chodzi o zachorowalność między płciami? Czy kobiety, tak. Mężczyźni, jak to wygląda? Są do momentu 50. mniej więcej roku życia, więc do menopauzy, znaczy do menopauzy kobiet, czyli kobiet, nie do andropauzy, to przeważają oczywiście mężczyźni. Natomiast po
tym okresie już hormony jakby kobiety mniej albo nie chronią i wtedy te proporcje się wyrównują. A zdarzają się często takie sytuacje, że kobieta właśnie przez całe swoje dorosłe życie miała raczej niskie ciśnienie. I nagle po menopauzie, i to jest właśnie ten moment, który tak. kobiety często przegapiają, nagle okazuje tak. się, że to ciśnienie zaczyna być niebezpiecznie wysokie. W ogóle menopauza jest takim okresem, który jest, no, można być groźny dla życia kobiety. I między innymi właśnie przestają ją chronić żeńskie hormony. I ktoś, kto całe życie miał, czy kobieta, która całe życie miała kłopoty z niskim ciśnieniem, znaczy, no, może nie wywracała się, ale no, cały czas... No, to teraz nagle bach skacze i ci takie rzeczy się zdarzają. Natomiast jak już mówimy o kobietach, to wśród tych czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego znajdują się niestety środki antykoncepcyjne, hormonalne środki antykoncepcyjne. To też jest albo może być przyczyna nadciśnienia, nawet jest takie rozpoznawane wtórne nadciśnienie po środkach antykoncepcyjne. Ale to mam pan na myśli sytuację taką, że kobieta zażywa takie środki i to może być równolegle nadciśnienie występować? Czy na przykład po latach to się może odezwać? Może być i tak, dlatego że jeżeli mamy jakiś czynnik ryzyka, a genetycznie ona, ja tak mówię brzydko, i ta pani jest podatna na rozwój nadciśnienia, no to te dodatkowe czynniki no, mogą, czy wywierają wpływ. Są czynnikiem ryzyka i mogą przyspieszyć rozwój nadciśnienia. Czyli mogą wywołać nadciśnienie, albo mogą przyspieszyć rozwój tego pierwotnego nadciśnienia. A czy właśnie dla kobiet w okresie menopauzy, menopauzy, ciężkie słowo, wszystkie je przeżywamy, ale ciężko je wymówić, czy hormonalna terapia zastępcza jest skuteczna, czy warto po nią sięgać? Bo tutaj też są rozbieżności. No są rozbieżności, bo tak wygląda, że tak powiem medycyna, czy nauka tak wygląda, że kiedyś medycyna uważała, że absolutnie trzeba stosować terapię hormonalną zastępczą, bo to chroni przed chorobami serca, przed osteoporozą. To wszystko się okazały mrzonki. To jest nieprawda. I ta hormonalna terapia, znaczy najpierw środki antykoncepcyjne, które mogą powodować nadciśnienie i również niestety chorobę zatorowo-zakrzepową też. Ja nie mówię dlatego, żeby nie... Że takie są fakty naukowe, takie są fakty. Po prostu. Natomiast w okresie, i teraz znowu, no, ja nie chciałbym tutaj występować jako autorytet w tej dziedzinie, bo osobiście uważam, że nie ma takich, nie tylko, że ja nim nie jestem, ale w ogóle trudno o taki autorytet, który by wiedział, że jest tak i tak. I generalnie moim skromnym zdaniem, tak to powiem, że w sytuacji, kiedy ta menopauza i wypadanie czynności no, narządów hormonalnych żeńskich wypada wcześniej kobiety, albo na przykład z powodu zabiegu chirurgicznego, albo to wtedy należy uzupełniać. Natomiast jeżeli to następuje w sposób fizjologiczny, tam po 50 roku życia, to wtedy bym taki szybki do tej hormonalnej terapii zastępczej nie był. I w zasadzie dzisiaj się uznaje, jedyne wskazanie to są objawy, które bardzo utrudniają życie tej kobiecie. To wtedy to jest właściwie jedyne wskazanie do stosowania hormonalnej terapii zastępczej. I to nie po 10 latach od menopauzy, bo to już jest nawet groźne wtedy, tylko w momencie posiadania samej tej menopauzy. Tak. Ale nie ma żadnych innych wskazań. Żadnych innych wskazań nie ma. Po sprawiedliwości, panie profesorze, zajmijmy się teraz przez moment mężczyznami. Ja dziś dotarłam do takiej informacji, że problemy z erekcją u mężczyzn mogą mieć właśnie związek z nadciśnieniem i być jego pierwszym objawem, zanim pojawi się zawał albo udar. Czy to gdzieś jest potwierdzone w jakiś sposób? Problemy z erekcją. To jest w ogóle znowu osobne opowiadanie, wielki temat. Kiedyś się mówiło o impotencji, teraz już z powodu poprawności politycznej nie mówi się o impotencji, tylko dysfunkcji, znaczy zaburzeniach erekcji. Tak, to prawda. Cierpi na to podobno 15% w ogóle całej populacji męskiej. Jak weźmiemy w starszym wieku, to nie powiem ile, bo się boję nawet powiedzieć. I rzeczywiście głównie to są choroby naczyń. Tak pani powiedziała, że może wystąpić wcześniej niż choroba wieńcowa, nierokrwienna serca. Wystąpić mogą zaburzenia erekcji. Jakby to powiedzieć, no to jest... To znowu nie chcę tutaj się wymądrzać, ale jest taka dezyderata w kościele w Baltimore, to piwnica pod baranami śpiewa, prawda? I tam jest taki fragment, tam jest napisane:
przyjmuj z godnością to, co ci lata tam przynoszą. Więc to też na te zaburzenia erekcji trzeba troszeczkę popatrzeć tak rozsądnie. No tak, ale jeśli to jest 40 czy 50-latek, no to, dobrze, to ale jeszcze gdzie ten rozsądek? Jak palił papierosy, to co on chce? Ma zniszczone naczynia i wtedy chciałeś, to masz. No. Trzeba uważać. Panie profesorze, mnie jeszcze nurtuje taka sprawa. Jak to jest i jak to się rozkłada? Kiedy nadciśnienie jest skutkiem choroby, a kiedy nadciśnienie jest przyczyną choroby? Bo to pewnie można w ten sposób rozdzielić, prawda? Skutkiem jest wtedy, kiedy to mamy do czynienia z nadciśnieniem wtórnym. Pewne choroby hormonalne, otyłość, to wtedy nadciśnienie jest skutkiem otyłości. Może być skutkiem otyłości. Ale generalnie w większości przypadków podwyższone ciśnienie tętni, czyli nadciśnienie, jest przyczyną. Nawet jak są te różne badania takie światowe, to nadciśnienie tętnicze, owszem, jest rozpatrywane jako choroba, ale jest rozpatrywane głównie jako czynnik ryzyka. I to jest najpierwszy, że tak powiem, czynnik ryzyka śmiertelności u ludzi. Nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie tętnicze jest nawet przed paleniem papierosów, które jest okropne, ale jeszcze gorsze samo jest nadciśnienie tętnicze, częstsze. Ma większy wpływ na zdrowie, powiedziałbym, ludzkości. Trochę nie dokończyliśmy tutaj tematu tej farmakoterapii i doboru leków, bo rzeczywiście z opowieści wielu pacjentów wynika, że rzeczywiście ten dobór trwa dość długo. Ja już mówiłam o tym ustawianiu, panu się nie podobało to określenie, to trafianiu z lekami. Co mi się nie podobało? Ustawianie terapii. No żartuję. Trafianie. No. Trafianie z lekami, bo niektórzy biorą 3 leki na przykład na nadciśnienie. Tak, więc tu mamy kolejny problem, dlatego że nie wiem, czy Państwo wiedzą, jaka jest główna przyczyna lekooporności. Główną przyczyną lekooporności jest niezażywanie leków. Czyli lek, który trzymamy w szafce nocnej, w szufladzie, nie działa. Albo niewykupiony. Niewykupiony. Nawet Viagra nie zadziała na stoliku nocnym. Nie zadziała. Najwyżej budzik stanie, także nie. Więc tego nie puścimy. Nie. Żartuję. Więc ja mówiłem o regule połówek. To jest kolejna połówka, że mniej więcej połowa osób nie zażywa. Oczywiście lekarz, na przykład ja mam taka dziwna jest historia, że każdy chory, z którym ja rozmawiam, zażywa te tabletki. Ja jeszcze nie spotkałem takiego, co bym powiedział, że nie zażywa. Ja mu mówię, wie pan, ja bym na pewno zapomniał. Ja nie zapomnę. No nie ma takiej możliwości, żeby ktoś czegoś nie zapomniał. Znaczy, no może tam, ale w większości przypadków tak. I teraz to trzeba zażywać regularnie, te leki. A nie od przypadku do przypadku. Nie od przypadku. I to po pierwsze. Po drugie, efekt nie jest widoczny po pierwszym, drugim czy trzecim dniu. Na taki efekt trzeba ze 2 tygodnie poczekać. Co najmniej pewnie, bo to... Tak. I następna rzecz. Nie wolno rezygnować z tego leczenia niefarmakologicznego, bo taki chory uważa, aha, dostałem tabletki, to już wreszcie mogę się soli najeść. Zresztą nawet moi koledzy lekarze też mówią, po co męczyć tych chorych dietą bezsolną, jak są diuretyki, prawda, i można stosować diuretyki. To nie jest to samo. To dzisiaj już, ja nie chcę w tej chwili zrobić wykładu o soli, bo to jest rozległy temat, ale to już dzisiaj wiadomo, że to nie jest tylko sama mechaniczne usuwanie soli. Ta sól, że tak powiem, się kumuluje wokół naczyń. Ona po prostu ma zdecydowanie większe znaczenie niż tylko czysto mechaniczne czy mechanicystyczne, że zwiększa objętość wolemii, zwiększa objętość płynów naczynia. Panie profesorze, a po tych 2 tygodniach ustabilizuje się ciśnienie, ale wtedy odrzucamy te tabletki, czy bierzemy jednak je cały czas? I czy to jest prawda, że człowiek na leki przeciwciśnieniowe jest skazany do końca życia? Skazany. Skazany to bardzo źle brzmi, skazany na leki. Ja powiem w ten sposób. Człowiek różnie na leki reaguje, znaczy... Jest różnica międzyosobnicza, że jeden na ten lek zareaguje, inny nie zareaguje, ale nie tylko. Jest różnica u tego samego chorego. Człowiek rano jest inny niż wieczorem i dzisiaj jest inny niż będzie za rok. Dzisiaj mógł reagować na pewne leki, za rok nie będzie reagował. I mówienie, że ja jestem ustawiony na całe życie, to nawet samochód jak się kupuje, to rzadko na całe życie, bo on się zużywa. Więc... Nie, trzeba to kontrolować. A czy zmieniać te leki, czy się uodparniamy na przykład na pewne leki? Przyzwyczajamy się do nich? Znaczy to moim skromnym zdaniem nie można mówić o uodparnianiu. No tak, złe słowo, to prawda. O zmianie reakcji. Może się zmienić reakcja na ten lek.
Natomiast no jeszcze raz mówię, najważniejsze jest nieprzyzwyczajanie się do samego nadciśnienia. Trzeba cały czas tą dietę, wysiłek fizyczny, papierosy wywalić i tak dalej. No bo jeżeli pofoluguje coś, to znowu będzie, może być przyczyną tej lekooporności, nadciśnienia, tak zwanej lekooporności, bo to jest oczywiście zawsze termin umowny. Zresztą samo nadciśnienie tętnicze, pojęcie też jest umownym terminem. To jest bardzo arbitralna definicja medyczna pojęcia nadciśnienia tętniczego. I jestem przekonany, w tej chwili mówię coś, czego nie ma w podręcznikach, ale osobiście uważam, wolno mi, to nie jest tak, że dla wszystkich ludzi granicą jest 140/90. No właśnie, bo jestem o tym święcie przekonany, że dla kogoś to może być rzeczywiście 140/90, dla innego to może być nawet 150, a dla innego już niebezpieczne będzie 130 albo 125, tak może być. Więc generalnie przyjmuje się, jeżeli chcemy tak na to popatrzeć racjonalnie, to w zasadzie powinniśmy mieć możliwie najniższe ciśnienie, które jeszcze tolerujemy. Zawsze ta medycyna to jest jakieś wypośrodkowanie. Pan mówi, panie profesorze, ciśnienie, które tolerujemy, ale skoro ono nam nie daje żadnych objawów, to my nie wiemy, że ono jest niedobre dla naszego organizmu. Ja mówię, tolerujemy najniższe, nie najwyższe, które tolerujemy, najniższe, które tolerujemy, a przez nietolerancję rozumiem, że jesteśmy słabi. Znaczy chodzi o to, że nagle jestem słaby, nie wiem, chce mi się spać i w ogóle nie mogę się ruszyć. No to jest za niskie wtedy ciśnienie do życia. Ale to należy, bo to co powiedziałem na samym początku też, że ktoś, kto ma wysokie ciśnienie, przychodzi do lekarza, lekarz mu obniża i on się źle czuje. Trzeba po prostu do tego niższego ciśnienia dochodzić stopniowo. Prawda? Jeżeli ktoś jeszcze nie ma zupełnie sztywnych naczyń, bo jak one są już zupełnie zesztywiane, no to już po zawodach, to już się nic do niczego nie przystosuje. Ale jeżeli one są, jeszcze mają jakieś możliwości, że tak powiem, adaptacji, to mniej więcej pół roku potrzeba, żeby się zaadaptować do tych niższych wartości i jeżeli to powoli obniżamy, to nie będzie źle. Zresztą tak samo można się przyzwyczaić do diety bezsolnej. Ktoś mówi, to mi nie smakuje, takie świństwo, nie? Ale poczekaj miesiąc, dwa i ci zacznie smakować. Ja nie będę wredna i nie zapytam, czy pan stosuje bezsolną dietę. Proszę pani, ja pani odpowiem na to pytanie. Otóż jeszcze do niedawna, jakby pani mnie zapytała 5 lat temu albo 10 lat temu, to odpowiedziałbym tak, ja nie stosuję, bo nie muszę. Tak bym odpowiedział, bo dobrze wydalam sól i jestem zadowolony, nie mam ciśnienia. Ale teraz się to zmieniło. Ja nie mam nadciśnienia, ale ja stosuję dietę bezsolną. Dlatego, że ta sól to nie jest tylko nadciśnienie tętnicze. To nie jest tylko nadciśnienie tętnicze. I każdemu radzę, że tak powiem, możliwie... Ja nie mówię, że zupełnie nie znaczy tej soli to nie używam, to w ogóle. Nie, no, Boże broń. No ale jak na obiad pan profesor gotuje ziemniaki, to soli pan tę wodę na ziemniaki, czy nie? To żona soli. No właśnie. Staram się jeść to, czego nie trzeba solić. Na przykład ryż. Albo makaron. No tutaj miałabym wątpliwości, no, mówiąc szczerze. No właśnie, bo... A jeżeli, no to przypomnę, a jeżeli jem jajko, prawda, jem jajko. No tak, no jajko bez soli, nie tak, soli. Można bez soli. Pomidora bez soli. Też bez soli, to no. Też. Ale makaron z solą i ziemniaki. Ciężkie życie jest. Nie, ziemniaki ciężki. Też bez soli trzeba jeść. Bez soli trzeba. A nie da rady. No da to radę, nie. Czy nie da rady? Jak nie Państwa? Da rady, to nie jeść. No to nie jeść. To proszę nie jeść. Dobrze, zapytajmy zatem mięso? Uczestników spotkania. Jakie Państwo mają metody? No bo ja rozumiem, że jesteście karnymi pacjentami, że leczycie się u dobrych lekarzy, którzy zaczęli też od modyfikacji diety. Jak Państwo sobie radzą z tym niesoleniem? Bardzo proszę, czy jest ktoś chętny? O, proszę bardzo. Przez tydzień jem bez soli. Ograniczoną ilość, ale raz w tygodniu idę do restauracji i sobie normalnie pojem, ale potem piję i piję i piję. Ale mówi pani, że bez soli przez cały tydzień. Czym pani zastępuje tę sól, żeby jednak pokarmy miały smak? Nie zastępuję. Tak jak pan doktor powiedział, jajko jest fantastyczne bez soli, pomidor też. Szukam chleba. Bez soli, znaczy z małą ilością soli, bo wszędzie jest chleb przesolony, ja tego nie mogę jeść. A pani ma jakieś metody? Tak, ja od wielu lat
stosuję właśnie dietę bezsolną. Na przykład jeżeli mowa o ziemniakach, to ja gotuję ziemniaki na parze. I są tak smaczne, bez soli. I moje dzieci przychodzą do mnie z wnukami na obiad świąteczny i wiedzą, że ziemniaki są gotowane na parze, bardzo zdrowe. Tak samo i zupy jarzynowe robię. Również gotuję na parze warzywa, potem zmiksuję i to po prostu tylko ziołami doprawiam. Czyli na przykład lubię sobie troszeczkę, jak mam ogóreczki kiszone, to troszeczkę sobie doleję tego sosu, tej zalewy z ogórków i to mi po prostu troszeczkę tak smaku dodaje. I ja taką dietę już stosuję od 99 roku. Właściwie to nawet jeszcze wcześniej, bo moja mama była dosyć ciężko chora i miała dietę bezsolną i bezcukrową. Ja i moja córka, opiekując się z nią, przyzwyczaiłyśmy się po prostu do tej metody i tak już pozostało. I się da. Czy Pani ktoś tutaj, jeszcze nam coś podpowie? Czy ja mogę tak, komentarz? Oczywiście. To było bardzo, proszę zwrócić uwagę, Pani wspaniałą rzecz powiedziała. Myśmy się przyzwyczaiły, bo mama. I ja zachęcam do czegoś takiego. Jeżeli ktoś mówi, ja nie mogę już bez soli, to pomyślmy o swoich dzieciach i wnukach. Przyzwyczajajmy te małe dzieci do jedzenia bez soli. Bo my już mamy spaczone te kubki smakowe okrutnie przez tą naszą cywilizację i róbmy dla nich. Ja to widzę po mojej córce. Ona po prostu, dla niej jedzenie bez soli jest czymś zupełnie naturalnym. I tam jedzenie takich, nazwijmy to zdrowych rzeczy, a na niezdrowe patrzeć nie może. I dla nich to jest absolutnie naturalne. Także róbmy w ten sposób. Jeżeli nie ja, to przynajmniej niech moje dzieci mają lepiej. Potas. Będzie czas jeszcze na pytania. Nie powiedziałem o tym, Państwa. Że potas, z kolei dieta powinna być ubogosodowa i bogato-potasowa. Bogato-potasowa. Potas, czyli banany, jeśli dobrze pamiętam, pomidory? Banana, wszystkie owoce w zasadzie. Banany, pomidory, ziemniaki. Ale na parze. Na parze. Nieposolone te. Panie profesorze, gdy szukamy u wujka Google'a na przykład informacji dotyczących nadciśnienia i metod radzenia sobie z tym nadciśnieniem tętniczym, to coraz częściej pojawia nam się informacja o zabiegu, który się nazywa, nie wiem czy zabieg to dobre słowo, denerwacja nerkowych nerwów współczulnych. Czy to jest metoda, która jest szeroko stosowana, metoda dla każdego, metoda, która spowoduje, że będziemy mogli odstawić leki? To jest właśnie to, co powiedziałem na początku, że my wszyscy lubimy być oszukiwani. Najlepiej jakąś jedną dobrą metodą, żeby jeszcze droga była, żebyśmy nie musieli się do niej przykładać. I ta metoda denerwacji tętnic, znaczy nerwów, tętnic nerkowych, tak to w skrócie można powiedzieć, bo to się wchodzi takim cewnikiem przez tętnicę udową do tętnicy nerkowej, puszcza się prąd o częstości radiowej i tam się dokonuje ablacji tych nerwów. To jest metoda nowa rzeczywiście, ale tak na dobrą sprawę nie taka nowa, dlatego że jak jeszcze nie było leków nadciśnieniowych, bo pierwsze leki nadciśnieniowe to w zasadzie są diuretyki, czy są lata 50., tam 40., 50. Taki prezydent Franklin Delano Roosevelt miał nadciśnienie, zresztą na wózku go wozili z tego powodu, bo miał powikłania i nie było jak leczyć. No jakby jeśli wtedy stosowali dietę bezsolną, wiedzieli o tym, to byłoby lepiej. Krótko mówiąc, jeszcze nie było leków, a już wtedy stosowano ablację chirurgiczną zwojów nerwowych w okolicy lędźwiowej. To było coś podobnego. No w tej chwili to jest bardziej wybiórcza sprawa, ale w latach chyba 2010 się ukazały badania, że to jest w miarę skuteczne, ale 4 lata później, w 2014, do dzisiaj obowiązujące, jeśli tak można powiedzieć, badanie, ukazało, że nie ma różnicy pomiędzy chorymi, nie było różnicy tym, u których wykonano ten zabieg, a tymi, u których ktoś wszedł cewnikiem, ale nie podłączył prądu. Czyli wykonano badanie, to tak zwane porównanie z placebo. My często sobie nie zdajemy sprawy z tego, to wielu szarlatanów mówi, ja wyleczyłem. Dopiero wtedy można mówić, że ktoś coś porządnie wyleczył, jeżeli się przeprowadzi na dużej liczbie chorych i porówna się z placebo i to jeszcze na zasadzie ślepej próby, że ten chory nie wie, czy mu podano lek czy placebo i nie wie,
Rozumiem się. To są takie mody też, pewne mody na leczenie, no szukamy też sposobów, żeby nie zażywać tych tabletek. Gadam tak na okrągło, ale chcę odpowiedzieć pani na pytanie. Na razie nie ma jeszcze żadnych dowodów na to, może inaczej, żadnych to przesadzam, ale nie weszła ta metoda do praktyki klinicznej. Jeżeli ją się wykonuje, to tylko w zakresie badań klinicznych i osobiście nie tyle nie polecam. Radzę naprawdę się skupić na diecie i ewentualnie lekach, dlatego że jeżeli w ogóle tą metodę będzie można kiedyś stosować, ona wejdzie, zostanie zaaprobowana w Stanach i w Europie, to tylko dla niezwykłego, małego ułamka procentu chorych, którzy mają naprawdę lekooporne nadciśnienie. To na pewno mniej niż 1%. No właśnie to oporne nadciśnienie. Może powiedzmy kilka słów o tym problemie. Pojęcie nadciśnienia lekoopornego to też jest arbitralne na definicja. I w medycynie, w tej hipertensjologii istnieją jakby dwa pojęcia. Lekooporne, resistant hypertension i refractory. Nie wiem, jak w języku polskim, ekstra lekooporne. I to lekooporne to jest wtedy, mamy z nim do czynienia, jeżeli chory zażywa 3 leki, w tym diuretyk. Ale jeszcze trzeba powiedzieć, jeszcze zachowuje odpowiedni styl życia, czyli te wszystkie inne działania, typu nie je soli i tak dalej, znaczy nie pa. No i to wtedy możemy mówić o lekooporności. A jeżeli zażywa 5 leków, w tym spironolakton, ten bloker aldosteronu i dalej nie spada to ciśnienie poniżej tych wymaganych wartości, no to mówimy, nazwijmy to po polsku super oporne. Mega. Super mega, tak. I to wtedy oczywiście można dodawać leki, można próbować, ale najczęstszą przyczyną, ja powiedziałem, lekooporności jest niestosowanie się do zaleceń w sensie z tego stylu życia, diety i nie tylko diety, lub niezażywanie leków. No niestety nic na to nie poradzę. To już lekarze próbują różnych rzeczy robić. Znaczą te tabletki, potem w moczu szukają i to są dowody na to, że chory mówi, że zażył, a nie zażył. Mało tego, on myśli, że zażył, a nie zażył. Czyli sami sobie kopiemy. Tak, to nawet nie jest kłamstwo z jego strony, tylko już nie wiem, jak to nazwać. Zaczyna wierzyć w tak, to, co tak. Nie zażyłem, zażyłem. No i tłumacz mu, że nie zażył. Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że nadciśnienie niszczy wiele naszych narządów, mózg, serce, ale chyba przede wszystkim, nerki, prawda? I jak wygląda tutaj statystyka? Czy przede wszystkim nerki, tak. No, nerki są bliskie mojemu, że tak sercu. Powiem, sercu. Niszczy zresztą nerka i to jest takie podwójna, nerka uchodzi za sprawcę i ofiarę nadciśnienia, bo z jednej strony właśnie to wydalanie sodu dzieje się w nerkach przecież, prawda? I to zaburzone wydalanie sodu ma miejsce właśnie w nerkach, bo ci, którzy mają nadciśnienie tętnicze, najczęściej gorzej wydalają sód niż ci, którzy nadciśnienia nie mają. Czyli sprawczą jakby siłą można powiedzieć, że to jest choroba nerek. A z drugiej strony rzeczywiście to nadciśnienie jest główną przyczyną, albo jedną z głównych przyczyn obok cukrzycy, chorób nerek, niewydolności nerek. Tak. Ale generalnie to nadciśnienie niszczy serce przede wszystkim. No i mózg, tak, to prawda. I każde inne łożysko naczyniowe. Panie profesorze, ja chciałabym wrócić jeszcze na moment do tej diagnostyki, do tego momentu, kiedy zaczynamy mierzyć się z... nie chcę użyć słowa walka, ale z leczeniem naszego nadciśnienia. Ja myślę, że bardzo często pacjenci są zrażeni tym, że tak idą do swojego lekarza rodzinnego, mówią, że zmierzyli ciśnienie w domu, ono kilkakrotnie było zbyt wysokie. No i zaczyna się tak, to robimy. Badania krwi, badania moczu. Za 2 miesiące będzie skierowanie do kardiologa, skierowanie do endokrynologa. Czekamy kolejne 2 miesiące na Holtera, czekamy pół roku, żeby dostać się do endokrynologa, który kieruje nas na kolejne badania, bo lekarz rodzinny tych pierwszych, najważniejszych badań endokrynologicznych nie zlecił. Potem czekamy kolejne 4 miesiące na USG tarczycy. To a potem już nie mamy na co czekać. A potem nam już się nie chce, ponieważ to nadciśnienie nie daje Pani ma do mnie pretensje? Tak sobie mówię, że ponieważ to nadciśnienie nam nie dokucza na co dzień, to sobie mówimy, machamy ręką na to. No jest tak czasami. Wie Pani, ja powiem w ten sposób. Najłatwiej jest zwalić na innych wszystko najlepiej. Nie ja jestem winien, tylko ktoś inny jest winien. Zawsze tak jest.
i na geny. Tak, idę kiedyś, o, to a propos geny. Idę kiedyś do szpitala, przepraszam bardzo, taka prawdziwa anegdota, znaczy przypadek, nie anegdota. Idę sobie, ja straszliwie jestem wrogiem papierosów. Jak widzę kogoś, bo pod szpitalem nie wolno nikomu palić papierosów, bo minister nie pozwala, jest rozporządzenie, nie wolno. Zresztą w ogóle w miejscach publicznych nie wolno, a większość pali. No dobrze, idę i widzę takiego człowieka bez nogi na wózku. Tutaj rurka, czyli już krtań miał wywaloną, nie? I pet w tym. No i tak patrzę na niego i mówię, proszę pana, czy pan wie, skąd te wszystkie choroby się u pana biorą? Noga jedna ucięta, za chwilę panu drugą utną, tutaj krtań nie ma. A on tak, wiem, genetyka. Więc ja ciągle powtarzam, proszę nie mieć do mnie, znaczy jasne, że ja partycypuję, jestem pracownikiem służby zdrowia, ale coś innego medycyna, coś innego służba zdrowia i organizacja służby zdrowia, a jeszcze coś innego lekarze, bo nie, my mamy pretensje do lekarzy, do służby zdrowia, a to spada na medycynę. Znaczy, ja oczywiście troszkę tę sytuację przerysowałam i troszkę chciałam to pół żartem powiedzieć, ale tak naprawdę, jeśli chcemy porządnie leczyć nadciśnienie, musimy iść do kardiologa, musimy zrobić Holtera, musimy iść proszę do endokrynologa, pani, to, czy nie? To, żeby zacząć stosować porządną dietę, pani w ogóle lekarza nie musi oglądać. Czyli zanim, nie, myślę tak, że nawet pani nie musi zmierzyć ciśnienia, pani od razu może tą dietę stosować. Po co pani? Nawet mierzyć pani. U nas panuje coś takiego. Idź do lekarza, zobacz, czy przypadkiem chory nie jesteś, żeby się zacząć leczyć. Zapobieganie polega na tym, żeby to robić, zanim się będzie chory. A czy możemy dojść do takiego kompromisu, czyli zaczynamy stać w kolejkach i od razu zaczynamy stosować bezsolną dietę? A dlaczego w kolejkach bezsolną? Do lekarza, do nadal badania. I od razu zaczynamy. Oczywiście. Nawet bez kolejki, bez lekarza. Od razu zaczynamy. Rzucamy papierosy, rzucamy szkodliwe picie, szkodliwe, bo jak ja pytam, czy pan, jak u pana z piciem, ja nie jestem pijakiem. No, ja nie mówię, że jesteś pijakiem, bo w Polsce pijaków jest tylko milion, tylko. Natomiast szkodliwie pijących jest 3 miliony. A co to znaczy szkodliwie pijący? Jakie to są granice? Szkodliwie pijący to jest taki, który wypija dziennie więcej niż 40 gramów alkoholu, mężczyzna, i 20 gramów kobieta. To już na pewno jest szkodliwe. Lub który wypił nawet tylko 10 gramów, jedzie samochodem. To też jest szkodliwe oczywiście. No to jest podwójnie bywa niestety. Tak. Jeszcze jest ryzykowne picie. Następne 3 miliony. To znaczy? No taki, który od czasu do czasu pije szkodliwie. Na przykład w sobotę. I on myśli, że jak wypije tylko w sobotę, to nie jest, on nie jest pijakiem. Nie? No nie jest pijakiem, bo nie jest uzależniony. Ale szkodliwie wypił. Mówiliśmy kiedyś o takim syndromie jak poniedziałkowy. Już nie pamiętam, jak to się szewski nazywało. Poniedziałek? Nie, to chodziło o takie ostre zespoły trzustkowe poniedziałkowe. A, tak, po brudnym jabłuszku, tak. Po grillu i po imprezie sobotnio-niedzielnej. To u nas w dzienniku zawsze się cieszą największą klikalnością po weekendzie. Wszystkie teksty o chorej wątrobie. To jest hit internetu zawsze. A w telewizji mówią, weź sobie tam jakieś leki, możesz jeść i pić wszystko. To jest skandal. To jest bzdura absolutna. Skandal. Uważam, że to jest kryminogry. To powinno być penalizowane. Powinno się do więzienia wsadzać za takie reklamy. No. No, ale państwo to robicie. Znaczy nie państwo. No. To tak, ja rozumiem. Oczywiście, że tak. Czyli panie profesorze, jakbyśmy podsumowali nasze spotkanie, bo jeszcze będą pytania od naszych tutaj słuchaczy, takie wskazania pana, czyli tak, bez soli, zdrowa dieta, ruch, papierosy, do widzenia, tak. Alkohol tylko od czasu do czasu, umówmy się. Znaczy, no to z tym alkoholem to jest strasznie znowu złożona sprawa. Znaczy, ja nie twierdzę, że nie można wypić lampki wina. Ja nie twierdzę, że nie można. Tylko nie można twierdzić, że robię to dla zdrowia. No to już jest. I to czasami lekarz mówi, ja niech pan sobie wypije. A jeszcze mało tego. Tu siedzieli, a jeszcze, panie profesorze, na tym krześle i mówili, dla zdrowia lampka czerwonego wina. Ja wiem, bo tam jest resweratrol, który tam jakby podobno przedłuża młodość i życie. No ale jeżeli, proszę państwa, to jest znana sprawa w Szwajcarii, we Francji, gdzie piją regularnie dosyć dużo wina, zmarskość wątroby jest ogromnym problemem. Ogromnym problemem. Więc to nie jest tylko nadciśnienie tętniczy, również są inne choroby też. To nie jest jedna choroba. Także twierdzenie, że pić alkohol dla zdrowia, to jest po prostu nadużycie.
To jest nadużycie. Pij, jeżeli już, ale nie mów, że dla zdrowia pijesz. Ja nie piję dla zdrowia alkoholu. Jeżeli ja wypijam wino, to dlatego, że mi smakuje, ale nie dlatego, dla przyjemności. Że... Dla przyjemności, tak. To już, o, może powiem tak. To lepiej wypić tą lampkę wina, niż posolić to jedzenie. Jak już. O, no to jest super. Jak już. Czy państwo mają pytania do naszego gościa? Bardzo proszę. Panie profesorze, czy jest poradnia pod pana no, kierunkiem, czy w ogóle, żeby się można zgłosić, no bo ja się różny lekarz leczę. Ale no, po prostu mi chodzi. Pan profesor wzbudza zaufanie po prostu u pani, tak? To, no właśnie, nie wiem, bo wiem, że prywatnie to pana Kościuszki jest wypisane. Nie, nie, proszę nic tutaj. Nie. Proszę się zapytać lekarza swojego rodzinnego. Na takie pytanie jest tylko taka odpowiedź, nie może być innej. No właśnie, panie profesorze, kiedy lekarz rodzinny, kiedy kardiolog, a kiedy hipertensjolog, czyli specjalista rzeczywiście. Jeżeli państwo mnie zapytają, który powinien leczyć, odpowiem ten, który umie. I nie ma znaczenia, czy on jest hipertensjologiem, czy rodzinnym, czy kardiologiem. Leczenie, jak powiedziałem, 30% populacji. Więc nie ma tylu hipertensjologów, nawet nie ma tylu kardiologów, żeby leczyć wszystko. To lekarz, nazwijmy to pierwszego, to nie musi być rodzinny, może być internista. No, naprawdę to powinien być ktoś kompetentny i tyle. No. Proszę nie oczekiwać ode mnie odpowiedzi, że powiem, że taki konkretny lekarz to ma robić. Lekarz kompetentny powinien to robić. Mamy pytanie. Ja się chciałam zapytać, picie kawy, jak działa na ciśnienie, nadciśnienie? Można pić. Można pić, dziękuję tak. Bardzo. Krótko i węzłowato. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytanie? Nie więcej niż 4 filiżanki pięć dziennie. Proszę bardzo. Panie profesorze, coraz głośniej się mówi, że jeden Pan Bóg wie, co my na co dzień zjadamy. I chciałbym zapytać, czy po prostu, czy by gremia lekarskie nie powinny się zwrócić do ministra zdrowia, aby ten poprzez służby państwowe wpłynąć na producentów, żeby to trochę obniżyć te zasolenie, te konserwanty i tak dalej, bo to się tak rozszerza, że wszystkie wędliny, sery czy tam inne, po prostu my nie mamy innego wyjścia, my to musimy zjadać. Nie musimy, wie pan, z tym musimy, to przesada, natomiast gremia lekarskie mogą się zwracać do wszystkich świętych, ale to i tak nic nie da, dlatego że jeżeli gremia lekarskie się zwracają na przykład o to, żeby no jak w jakiś sposób ograniczyć, nie wiem, produkcję tytoniu, papierosów i tak dalej, no to argumenty są takie, że to jest przemysł tytoniowy w Polsce mieści 20 miliardów złotych rocznie. Akcyza od tego wiadomo. 20 miliardów, tyle rodzin z tego żyje. No nie, nie, to by było, także to... Musimy liczyć na siebie bardziej, na swój rozsądek. Tak. Jest w handlu sól morska. Jaka jest opinia pana doktora? Czy można używać tej soli, czy ona jest tak samo szkodliwa mówimy jak... Mówimy o NaCl-u, tak? Proszę? Mówimy o chlorku sodu. O soli morskiej. No czyli chlorku sodu. No tak samo szkodliwa jak każda inna. No bo mówi się, że ta sól morska nie jest szkodliwa. No, to się źle mówi. To się źle mówi. No, jak to jest NaCl, jak to jest chlorek sodu, to jest dokładnie tak samo szkodliwe. Benzoesan sodu też, tam jest sód. Tak. I mamy kolejne pytanie. Panie profesorze, książkowe ciśnienie ma różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym 40. A jeżeli ta różnica pomiędzy tymi ciśnieniami jest większa, czego to dowodzi? Nie bardzo, większa. Większe skurczowe czy mniejsze rozkurczowe? Nie. Różnica między nimi. No ale żeby była różnica większa, to jedno z nich musi być, jeżeli jest 40, rozumiem 120 na 80, tak? A bo musi się albo skurczowe zwiększyć, albo rozkurczowe zmniejszyć, żeby była większa różnica. A w różną stronę to idzie, ale różnica pomiędzy nimi wynosi na przykład 60, czasem 70. I istota polega na tym z grubsza, że wzrost tego ciśnienia rozkurczowego to jest pewne dostosowanie się do sytuacji tego ciśnienia rozkurczowego. I dowiedziono empirycznie, znaczy badając, że to tak zwane ciśnienie tętna, bo to się nazywa ciśnienie tętna, różnica między skurczowym i rozkurczowym, jest najsilniejszym predyktorem chorób i ewentualnego niestety zgonu. I zresztą
to jest, nawiasem mówiąc, w biologii, w medycynie znany fakt, że najgroźniejsze są wahania. Lepiej mieć ciśnienie ustabilizowane, nawet trochę wyższe, ale ustabilizowane. Lepiej mieć stężenie cukru nieco wyższe, ale ustabilizowane, niż takie wahania. Skaczące tak zwane. W biologii, w medycynie nie ma nic gorszego niż właśnie, zresztą to nie tylko w biologii. Kursy walut na przykład jak skaczą. To też jest źle. Lepiej, żeby był ustabilizowany. W ogóle życie powinniśmy mieć w miarę ustabilizowane. Chociaż niektórzy wolą mieć taką huśtawkę. Adrenalinę ciągle. No tak, ale to niech sobie na bungee poskaczą. I jeszcze mamy pytanie. Panie profesorze, a ja mam takie pytanie. Ja mam niskie ciśnienie. To tej soli mogę używać? Nie darują. Panie, bo znowu mnie tutaj obtentegowują, że ja... To też oczywiście zależy. Są na przykład tacy ludzie, którzy mają zwiększone wydalanie sodu. I są takie nawet choroby nerek przebiegające ze zwiększonym wydalaniem sodu. I te osoby mają niższe stężenie sodu. To u takich osób podawanie sodu albo nawet większej ilości sodu jest leczeniem. To nie jest tak, że ja tutaj podam jeden złoty środek dla wszystkich. No, ludzie się między sobą strasznie różnią. Nawet w tej chwili już okazuje się, powstają mutacje, jeśli chodzi o tą sól, w ten sposób, że u tych zmutowanych osób lepiej jest jeść więcej soli niż mniej soli, bo to dla niego jest, że tak powiem, bardziej pożyteczne. I prawdopodobnie może być tak, że za jakieś, nie wiem, czy 10, czy 20, czy 30 tysięcy lat, człowiek będzie potrzebował więcej soli, bo będą żyć tylko ci z tymi zmutowanymi genami, którzy wymagają więcej soli. Tylko że jest jedno niebezpieczeństwo, że o ile do tej pory ewolucja postępowała bez medycyny, to w tej chwili my się do tej ewolucji wtrącamy. I kiedyś ci ludzie, że tak powiem, zmutowani niekorzystnie umierali, a teraz tych ludzi medycyna ratuje. Co z tego wyniknie? To ja tego nie wiem za 20 czy za 30 tysięcy lat. Obawiam się, że Państwa też to nie interesuje. Interesuje, ale właśnie no. Nie dowiemy się. I ostatnie pytanie. Jakie badanie trzeba zrobić, żeby się dowiedzieć, czy nadciśnienie jest z powodu nerki, czy z powodu krążeniowego? No nie da się zrobić takiego jednego badania, bo nie wiem, co to znaczy z powodu, czy ma pani nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, tak? Znaczy przede wszystkim, jeżeli ktoś ma nadciśnienie, to powinien sprawdzić, czy ma jakąśkolwiek chorobę nerek, tak bym to powiedział. Ogólne badanie moczu, stężenie kreatyniny, czy ma chorobę nerek, bo to może powodować nadciśnienie. I badanie USG Dopplera może ewentualnie zobaczyć, czy jest zwężenie tętnicy nerkowej, bo to też może powodować nadciśnienie. Tylko że to znowu jest niezwykle ryzykowne, bo połowa ludzi ze zwężonymi tętnicami nerkowymi wcale nie ma nadciśnienia. I to nie jest tak, że jak ktoś ma zwężone tętnice nerkowe to i ma nadciśnienie, to nadciśnienie jest spowodowane tym. To jest naprawdę skomplikowane. I bardzo bym chciał uniknąć jakichś takich prostych rad, że jak jest tak, to jest tak. No po prostu trzeba te nerki przebadać i tyle. No bo one, tak jak powiedziałem, mogą być i przyczyną, a zawsze są ofiarą nadciśnienia. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie wyjaśnienia. To były 242 spotkania medyczne imienia Krystyny Bochenek. Ich gościem był profesor Jan Duława, internista, angiolog, hipertensjolog, nefrolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. A Państwu kłaniają się już nisko. Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego. Joanna Sojka, Polskie Radio Katowice. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.